Serwus i to będzie dobre, z tej strony wielkie to kolejny odcinek na moim kanale i wiecie co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy pułapkę na kadnapa, ja słuchajcie, jestem w stanie to ogarnąć. Ja wiem, że jestem w stanie to ogarnąć, ponieważ dzisiaj pomoże mi Lolo. Jesteśmy oczywiście na palionowie, witam słuchajcie widzowie, zostawcie łapkę, suba, pamiętajcie też o tym, żebyście wbili na Instagrama, ponieważ na Instagramie są mega fajne fotki i słuchajcie, za tydzień jedziemy na koncert paliona do Warszawy. Mam nadzieję, że wy również będziecie, dajcie dać w komentarzu, czy będziecie, czy nie będziecie, a na pewno po tym koncercie będą słuchajcie zdjęcia oraz relacje z backstage'u z koncertu, także tym bardziej musicie koniecznie obserwować mojego Instagrama, a my słuchajcie, no idziemy po Lolo, ponieważ Lolo ma mi pomóc. Ja słuchajcie, wczoraj na jego odcinku, możecie wpaść i zobaczyć, podpisałam z nim umowę, że coś za coś, no i ja go ogólnie wypuściłam wczoraj na odcinku paliona, słuchajcie, z klatki. Co tam się dzieje? Ej, o kurde, tam jest wszystko zagazowane. Ja pierniczę, dobra. I nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale zrobiłam to tylko po to, aby właśnie, słuchajcie, mieć od niego pomoc w kwestii zrobienia fioletowej krowy oraz wydojenia fioletowego mleka, ponieważ tak mi powiedział, że coś takiego jest. No i to jest jakaś, nie wiem, mega super ważna rzecz dla kadnapa. Ej, ja się boję tego. Mega super ważna rzecz, widzowie, dla katnapa. No i mam nadzieję, że jakoś to będzie nasz, no słuchajcie, no jakaś taka broń, co nie? Nie wiem, przeciw katnapowi, nie mam pojęcia, słuchajcie, jak to wam wytłumaczyć, no ale no chyba wiecie, o co chodzi. Jakiś to jest słaby punkt może katnapa, nie wiem, no coś słuchajcie wymyślimy, więc musimy znaleźć Lolo, tylko że ja nie wiem, gdzie on może teraz być. O, jest tutaj! Lolo, cześć! Co tam u ciebie słychać? Wszystko w porządku? Cześć! Cześć, cześć Lolo, co tam? Bardzo ładnie dzisiaj wyglądasz, słuchaj, i nie wiem, czy ty pamiętasz, no co tam? Co tam, Lolo? Dzięki za pomoc, bo dzięki nie ma sprawy. Odsuń się. Okej, odsuwam się, no. Co? O, fuj, dobra, czekaj, bo ja się tego boję, bo ja nie mogę tego ten... Ja to mogę kontrolować, mogę zrobić takiego małego pierdka, patrz. Okej, no, dawaj, okej. Aha, to są te malutkie takie pierdki, no dobra, okej. No wiesz co, bo ja po prostu muszę uważać, no. To jest tak zwany wystrzał. O kurde, Lolo, nie rób tego! Ej, czekaj, bo mnie to może to boleć, wiesz, bo wiem, że na szybko na to niedobrze działało, bo ja się boję strasznego. Możesz nie robić tego przy mnie? Dobra, nie będę. Dzięki, sorry, bo ja się po prostu tego boję, wiesz, ja chcę po prostu jeszcze przeżyć, a mam za niedługo bal licencjata, taką studniówkę i ja po prostu chciałabym bardzo przeżyć to. Dzięki. Tak, pokaż tą umowę. Dokładnie tak. I ja bym chciała właśnie widzom pokazać tę umowę. Tak wygląda umowa. Podpisuję umowę z Katnap Lolo, coś za coś. Miękki Katnap Lolo. No i właśnie ja wczoraj widzowie, no wypuściłam... Co? Co? Kurde mol! Przestań tak robić! Powiedziałeś, że to kontrolujesz! Kontroluję, to taki żart. No, autentycznie tego nie kontrolujesz. Dobra, słuchaj, potrzebuję twojej pomocy. Bardzo, bardzo potrzebuję twojej pomocy. Dam ci nawet tutaj patch, proszę to dla ciebie, żeby tutaj ten, tak, śmiało, śmiało. Ej, a podoba ci niebo ładne, nie? Ładne, no, to też jest, słuchajcie, siwy dym. No, kurde, bo dobra, to się tak pozmieniało na tym paliodobie. Dobra. Ja się mogę położyć i patrzeć gwiazdy. To prawda, też się mogę położyć, patrzeć w gwiazdy. Ale co, nie teraz o tym mowa, musisz mi pomóc. Chodź, Lolo, bo ja bym chciała, bardzo mi jest potrzebne teraz. Możesz wstać, Lolo? Lolo. Lolo! Myślałam, że ty żyjesz. No dobra, potem popatrzymy w gwiazdy, dobra? Bo ja jesteś mi potrzebny, bo ja musiała zrobić fioletową krowę i fioletowe mleko. A wiesz, jak robi krowa? Jak? Patrz. No. Tak robi krowa, Lolo! Gratulacje! Ja wiem, bo ja byłem kiedyś na farmie, bo jestem na... Ej, dobra, no to ty słuchaj, myślę, że ty się znasz. Myślę, że ty się znasz na rzeczy. To pomożesz mi z tą, z tą krową? A mogę zadzwonić do katnapa? No możesz. A co? To czekaj, to ale ja może, ale może nie mów, ale może, może nie, nie ten, nie, nie gadaj. Ja powiem, że ja chcę, No dobra, no to pogadaj. To ja dzwonię do katnapa, dobra? Czy ty chcesz zadzwonić? No nie wiem, czy ja chcę. Może lepiej ty zadzwoni, ja się trochę go boję. A to dobra, to dzwonię. Ale to może nie tutaj, czemu tutaj dzwonimy? Może pochodźmy gdzieś w jakieś takie ustronne miejsce, co? Ustronne miejsce, no dobra. Tak, no to tak. Zadrędniemy do katnapa. Dobra, chodź, bo ja nie wiem, gdzie zrobić ogólnie ten eksperyment, bo potrzeba nam też krowy tak swoją drogą, ale ja nie wiem, gdzie taką znajdziemy. Nie wiem, może ty się znasz, słuchaj, na rzeczy, Lolo, bo ja nie wiem, no ja tak się trochę na ciebie zaję. No coś za coś, miałeś mi pomóc, ja wiesz, jaki zrobiłam akt, ja słuchaj, oni... Gdzie ty jesteś? No przestań ty, kurde, no nie rób tymi bombami tutaj, zasadzasz mnie tu, czad w ogóle niezły, weź przestań, człowieku, znaczy kocie. Kto ci tak zjadł? Katnap. A, to szkoda. No, mnie też jeszcze, ale co, nieważne już, nieważne, nieistotne. Dobra, tutaj, o, tutaj jest przejście, gdzie ty jesteś? Tu jest tajemnicze przejście, które już nie jest takie tajemnicze z tego, co widzicie, widzowie. Patrz to. Co? Tylko mnie tutaj nie zaczać. Patrz. Co? Kurde, Lolo, nie rób tak przy mnie, bo ja się tego boję. Ja się boję, że teraz będzie mnie to boleć, dobra? Nie będziesz już robił, okej? No dobra, a wiesz, jak jeszcze umiem? Jak? No czekaj, no nie rób, przestań to robić, no, dzwoń do tego kadnapa i zapytaj się, jak to zrobić, Ja umiem robić jeszcze tak, żeby to było takie zwięzłe.
Dobra, catnap, okej. Okay. Znaczy catnap, lolo. Dobra, okej. Tak, no to dzwoń, dzwoń, no śmiało. Czekaj, to dzwonię. No. Dobra, dzwoń, ja pójdę szukać. O, cześć, catnap, co tam u ciebie? Mam takie pytanie, bo chciałbym się napić mleka. Daj mi znać, jak ja mam w ogóle to mleko zrobić? Czy ty wiesz w ogóle, jak to się robi? Co tam mówi? Mleko powiadasz, czyli to zacząłeś zrobić mleka? Nie ma tak łatwo, nie powiem, że się robi mleko na raz. To słyszałam! Czemu on tak powiedział brzydko? Ja nie wiem, dobra, wiesz co, okej. Jak dobra, ty się za to zapatrujesz? Dobra, pomyślmy logicznie. No. Fioletowy kolor, ja mam czosnek fioletowy, daj mleko. No nie mam mleka. Właśnie nie mam. No kurde, też nie mam. Właśnie teraz przygotowuję się do tego. No gościu, przecież to wszystko po kolei. Ty to nie mogłeś mi się przygotować. Najpierw. No nie, no słuchaj, ty myślisz, że co ja jestem. Ja nie mam, nawet nie mam domu i jest bardzo ciężko. Dobra, chodź, idziemy. Tylko musimy znaleźć krowę, okej? Okay? Najpierw musimy znaleźć krowę. Dawaj, Lolo. Co ty robisz? Lolo, wszystko w porządku? Lolo, przestań. No dobra, ale kurde, nie możesz tego przy mnie robić, bo wiesz, że ja jestem na to, nie jestem w rodzinie catnap i przez to mnie to boli, okej? Okay? Chodź. Ale co ci to boli? No boli mnie to, no jak ty tym robisz, to mnie to kurde truje, to jest dla mnie trujący gaz. Ja nie wiem, co to robi. No to lepiej nie próbuj tego przy mnie, dobra? Potrzebujemy, dobra. Słuchaj, czekaj, tu jest owca. Czy to jest krowa? Przepraszam, owca, czy ty... O, jest krowa, ty, idealnie, dobra. Pokaż. Mam mleko, masz, ja ci dam mleko tutaj. Idziesz, jest, dobra, ale weźmiemy... Dobra. Mogę to? No i co? A jaki test? Przecież tak nie zadziała. No totalnie. No nie, no przecież nie, no trzeba to coś zrobić innego. No jeszcze nie wiem co, ale coś trzeba zrobić. Czekaj, dobra. Chodź, po prostu chodź. No idziemy z tą krową. To ja mam jeden pomysł. Jaki? Wrzućmy ją do lawy. No ale po co, że ona umrze w lawie? No Lolo, ty pomyśl czasem. Chodź, ona na pewno w lawie umrze. Może ty będziesz wiedziała, jak no myślę przecież, no myślę, że to jest takie proste. Gdzie? Tu? Bo co, masz fioletowe? No i co teraz? No przynajmniej sobie tego mierzę. No i co? No dobra, no i próbuję, ale to nie jest takie proste. No chodź tutaj, krowo. Chodź tu. No i co? No i? No i to nic nie daje, no przecież. Kurde, no to myślisz, że... Lolo, chodź, to nie działa w ogóle. Dobra, musimy iść do jakichś dobrych warunków, takich laboratoryjnych, rozumiesz? To po prostu trzeba eksperymenty jakieś porobić, Lolo, a nie. Ty mi miałeś pomóc. Umowa miała być, a nie. No właśnie, ja nie mam, no, Szybson ma, ale jakoś to ogarniemy w tym moim takim laboratorium. Ja ktoś tego zakazuje, to będziemy... Dobra, no i to idziemy w takim razie do laboratorium Szybsona. On mnie zabije za to, ja myślę, że on mnie może zabić. I w ogóle przez ciebie wszyscy myślą, że jestem zdrajcą na Palionowie. Bo jesteś w sumie trochę, nie? No w sumie tak. No dobra, no nieważne. No ale kurde, ja muszę jakoś to zrobić... A ja poszedł ci w ogóle mleko. No... Ej, stop. Mleko, tak? Słuchaj, no ja ci ale już powiem, no... Stop. No nie, no chodź, ja ci będę mówić w trakcie, no chodź, normalnie idziemy na spacerek, ja ci to chyba opowiadam. Nie powiedziałeś, poszedł ci w ogóle mleko. No ja ci powiedziałam, tylko ty zapomniałeś po prostu. No to co powiedziałaś? No ja powiedziałam, że jest niepotrzebne mleko, dlatego że w razie czego, jeżeli kata by tutaj przyszedł czy coś, no nie? No to ja bym chciała być przygotowana, no jakoś go tej gościnnie przyjąć, tak? Rozumiesz? Ugościć go! No tak, dokładnie. Dlatego. Ja wiem, głupi jest. No i to po prostu dlatego, no bo wiesz, chciałabym być miła, nie? Co? No to jest właśnie, nie wchodź w to, bo jeszcze się spalisz. Czekaj, ej, może tutaj damy tą krowę. Chodź tutaj krowo, zapraszam. No chodź tu! No nie, ale nie zabijaj jej, nie, ja uważaj. Bo to jest nasza jedyna krowa, to i na Palionowie się nie rysuje już krowy, więc wiesz. Znaczy ty krowo możesz tutaj przyjść, czekaj, bo ona chyba ma problem. Dobra, no chodź, dobra, okej, okay, udało się. Dobra, okej. Okay. Ej, ale weźmie, wypuść! Dobra, dziękuję bardzo. Chodź też, Donny. No Lolo. No. Dawaj tutaj, dobra. I teraz tak, mamy krowę zamkniętą. Mamy, Nie jest krową, znaczy taką fioletową. I co ty myślisz, że my zrobimy z nią? No nie wiem właśnie, kurde, nie mam pojęcia. No myślę, może jakiś taki... Czekaj, mam pomysł, tam grzyba. Jakiego grzyba? No ale myślisz, że grzyb coś pomoże? Co jak ty ją... Zezwij to. Ech. Czekamy, aż zje. No przecież nie zje tego! No Lolo! Bo to jest zajedzona. Nie. Kurde, nie, no jak coś innego, no przecież to musi być coś z fioletowym, coś... Czekaj, a jak ty się zamienisz? Może daj jej ryby może. Pamiętasz? Ale ja nie mam ryb. Aha, no ja ale ryby to jest głupi pomysł, Dobra, nie, no kurde, nie ma żadnego pomysłu. Ej. Bo ja mam podobno coś. Jakbyś tam pierdnął?
Wiesz, ten taki. Zesłać? No wiesz, ten taki dym czerwony to coś. Ale czekaj, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No nie wiem. No ja też nie wiem. Dobra, czekaj, ja tutaj będę stała. Ale dobra. Uważaj, dobra? Krówko! No. Teraz zatkaj nos! Właśnie prowadzę! Pum! O fuj, ja nie mogę, widzowie! Ja, ojejku, ja się boję, że nie zaraz to zatka. A fuj, dobra, chodź, to chyba nie działa, chodź, to w ogóle. Czemu to działa? To działa! Co? To są moje magiczne pieldy. Ej, nie no, bez kitu, nie wierzę, że to zadziałało. Dobra, czekaj. Mam trzy wiadra, dobra, uwaga, dobra, sprawdzam to. Czekaj, okej. Nie, no mam fioletowe mleko, jest fioletowe mleko, nie no, popatrz. Ja cię kręcę, dobra, ej, to działa, jesteś geniuszem, Lolo, ty jesteś po prostu takim geniuszem, że to jest głowa mała. Ej, dobra, chcesz wypić? Przepraszam, katnaplolo, przepraszam, katalo. Chcesz wypić mleko, spróbować to fioletowe mleko, czy coś? Może to dobre będzie, czy coś, nie wiem. No spróbuj, no. Co, pijesz czy nie? Czy nie pijesz, Lolo? To jest podpucha, tak? Nie, ja się po prostu pytam, no bo ty jesteś katnaplolo, tak? To ty też lubisz teraz chyba fioletowe mleko, tak? Nie, czy nie? Nie mam ochoty. A, no dobra, okej. Okay. No dobra, to dzięki, Lolo, za pomoc w takim razie. No, dziękuję ci bardzo. I to tyle, tak? No, tak, no w sumie tylko tyle chciałam. No, jak, daj znać, jak słuchaj, jak będzie katnap tutaj gdzieś, wiesz? Przestań! Jak ja cię nie... No po prostu uduszę cię zaraz. Słuchaj, katnap, Lolo, jak będzie tutaj ten real katnap, ten katnap, to daj mi znać, dobra? Bo ja bym chciała właśnie go przywitać tym mleczkiem, jakąś kolację dla niego zrobimy, dobra, okej? Okay? Dobra, super, no dobra, no to dzięki wielkie w takim razie, no to trzymaj się tam. Dzień. Dobra, to pa. Fuj, dobra, widzowie, okej, okay, udało się. Ej, on, na całe szczęście, katnap Lolo, w sensie Lolo ma mało IQ i on nie wpadł na to, że to wszystko to jest, słuchajcie, jeden wielki podstęp i mamy, słuchajcie, fioletową krowę, którą musimy gdzieś w ogóle, słuchajcie, zabrać. Ona musi gdzieś być zupełnie w innym miejscu. Czekajcie, trzeba ją gdzieś przetransportować w bezpieczne miejsce. Myślę, że do mnie ją, słuchajcie, damy, albo gdzieś tam na dół. O, to jest dobre, widzowie. Dobra, czekajcie, tutaj zamkniemy, żeby nie było i się ogarniemy to wszystko, żeby było pięknie i kolorowo i dobrze. Czekajcie, trzeba tutaj wyjść elegancko, chodź stąd, krótko, chodź ze mną. Jakby jestem w szoku, że to się udało. Serio, widzowie, ja myślałam, że będzie mega ciężko i że raczej się to nie uda, ale jednak, słuchajcie, to istnieje i ja mam fioletową kromę. Ej, to jest takie sick, to jest takie chore, że jestem w szoku. Nie, dobra, chodź tutaj, krótko, chodź. Dawaj. No. Dawaj, okej, okay, udało się, musimy ją tutaj przejść, bo ona ogólnie musi być bardzo, słuchajcie, strzeżona. Nie może nikt o niej wiedzieć, najgorsze jest to, że wie o niej Lolo, no ale słuchajcie, sami byśmy, aha, to nie działa, okej. Okay. Sami byśmy na pewno nie dali rady tego zrobić, więc no słuchajcie, Lolo tutaj akurat był bardzo, bardzo potrzebny, znaczy jakoś wiem, słuchajcie, co zrobimy, po prostu zrobimy tak. Okej, okay, to jest myślę, że lepszy pomysł, dawaj, no kurde, musisz tam wpaść, krowo, no! No krowa, no po prostu tam wejdź, no czego, o co ci chodzi, o co jaki ty masz problem, krowo, dobra, musimy bardzo uważać z nią, ale ona tam musi, no fajnie, ona tam, słuchajcie, nie wleci, no dawaj, no kurde, krowo, czy ty tam możesz wejść, czekajcie, no ja nie wiem, jak mam ją tutaj poprowadzić, dobra, no kurcze, jest tak blisko, a może to, co ci jeszcze rozwalimy, o, dobra, jejku, nareszcie, okej, udało się, myślałam, że już po prostu nigdy tej krowy tam nie wpakujemy. Dobrze, teraz to, słuchajcie, musimy ładnie zakleić, żeby nikt o tym nie wiedział. Wiecie, o co chodzi, to musi być wszystko, słuchajcie, przemyślane. Dobra. Okej, i teraz, słuchajcie, dajmy ją może do środka też tutaj, słuchajcie. No to ona musi być naprawdę bardzo strzeżona, bo to jest, słuchajcie, najważniejsza teraz krowa na palienowie, nie? Bez kitu. Dobra, to jest ważne. Okej, zostawiamy ją tutaj. Szybko. Okej. Nie! Dobra, zamknięto. Okej, udało się. Dobra, słuchajcie. Mission complete, widzowie. Mission complete. Lodo mi tutaj elegancko pomógł. No najgorzej jest to, że chłopaki z palienowa myślą, że ja jestem po jego stronie. Ja wiem, że tak wygląda. Ale ja nie jestem po stronie katnapa. Ja to zrobiłam wszystko po to, żeby mieć właśnie to fioletowe mleko. Mamy to fioletowe mleko i jeszcze nie mam bladego pojęcia, co z nim zrobimy. Ale coś ogarniemy, widzowie, jutro 16:00 na moim kanale. Buziaki dla was, pa, pa, do jutra.